W ubiegłym tygodniu w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów 12. promocji absolwentów filii Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego. Jak odbywa się nauczanie wyższe w dobie pandemii? Czy nie ucierpiała jakość tego nauczania? Mówimy z dzisiejszym gościem studia Wilno, a jest nim doktor habilitowany, dyrektor filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Jerzy Halicki. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie istnieje już od dawna. Swoje drzwi otworzyła w 2007 roku, jeżeli się nie mylę, i była też pierwszą uczelnią zagraniczną w naszym kraju. Jednak istnieje do dziś, trwa do dziś. Czy oznacza to, że ta uczelnia wprowadziła takie nowe możliwości w szkolnictwie też wyższym, w nauczaniu wyższym na Litwie? To znaczy naszą misją, bo od razu trzeba to jasno podkreślić, że naszą misją jest stworzenie możliwości kształcenia w języku polskim Polakom bądź osobom, które się z polskością identyfikują i mówią po polsku. Więc to jest nasza misja, przy której trwamy od początku i której się będziemy dalej poświęcać. To mówiąc o tej misji, to studenci UWB też zaznaczają, że jedne z zalet to są studia w języku polskim, tak, jak mówią, bliżej domu. Ale studenci tu też mają możliwość odbywania praktyk, wyjeżdżania na wymianę studencką w ramach Erasmus. Tak. Czy chętnie z tego korzystają? Ostatnio coraz chętniej. Początkowo były pewne kłopoty, tak jak zresztą i w Białymstoku, zanim studenci się przekonali, bo to trzeba zgrać programy studiów, podpisać umowy, no i oczywiście zaliczyć to w tej uczelni wizytowanej w języku tamtejszym, czy też najczęściej w języku angielskim. Ale już coraz częściej nasi studenci z filii wileńskiej z tego korzystają. A do jakich krajów najczęściej wybierają się? No to jest, mamy podpisaną umowę ze Słowacją i tam najczęściej jeżdżą. W tym roku 38 absolwentów otrzymało dyplom, prawda? Tak. I to już była 12. promocja. I z nadzieją na przyszłe pokolenie, na kolejnych studentów, UWB ma też nadzieję na swój własny budynek. Co prawda swoją własną siedzibę, co prawda budynek już jest, ale wymaga remontu, wymaga renowacji. I to był największy problem. Bo do 15 lipca firmy mogły składać oferty na zaprojektowanie i budowę wileńskiej filii Uniwersytetu w Białymstoku. Czy już zostały zgłoszone te projekty, a być może nawet wybrane? Otworzyliśmy te oferty. To jest taki system, to się wszystko odbywa w systemie elektronicznym. Dokumenty są w postaci elektronicznej. Zgłosiła się jedna firma, litewska. Nasi fachowcy, prawnicy, ci, którzy obsługują te systemy, to oczywiście nie są nasi z uniwersytetu, tylko prawnicy, którzy się tym zajmują, przejrzeli ofertę i znaleźli tam pewne uchybienie, które nie może być rozwiązane, to znaczy załatwione w ten sposób, że my wymieniamy dokument, bo to jest w tym całym systemie elektronicznym niemożliwe, więc musieliśmy unieważnić przetarg i ogłosić nowy przetarg z nadzieją, że ta firma, która zgłosiła się z uzupełnionym dokumentem, zgłosi się ponownie. I po prostu. Od ilu lat wydział w Wilnie ubiega się o tą nową siedzibę? W tej chwili to jest już trzeci i w tej chwili ogłoszony czwarty przetarg. No, pierwszy przetarg skończył się, zgłosiło się parę firm, ale ceny były tak wygórowane, że myśmy wykalkulowali, że to są ceny raczej bardziej z kosmosu, z Księżyca, niż tutaj przystające do realiów. Więc ten przetarg zakończył się niepomyślnie. Ogłosiliśmy następny przetarg, nikt się nie zgłosił. Ten przetarg był, oferty były otwarte w grudniu ubiegłego roku. No i teraz był trzeci. W
firma się zgłosiła, ale niestety pewne dokumenty były obarczone wadą prawną, tak nam to powiedzieli prawnicy. Ale to są takie usterki techniczne. Tak jest, to są, ale proszę pamiętać, że procedura zamówień publicznych jest ściśle regulowana prawem europejskim. To nie jest tak, że są teczki z dokumentami, ja sobie jeden dokument wyjmuję, drugi wkładam. Tam są pliki elektroniczne i tego nie można naruszać, bo byśmy inaczej naruszyli prawo. Mówiąc o tych cenach, z jakich środków będzie finansowana budowa, remont? To jest w przeważającej mierze dotacja Ministerstwa wcześniej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, teraz Ministerstwa Edukacji i nasz wkład własny, bo oczywiście nigdy nie jest tak, że dostajemy wszystkie pieniądze na inwestycje. Musimy też wygospodarować jakąś część swoich pieniędzy. Absolwenci szkół polskich na Litwie już mogą składać wnioski na studia licencjackie. Co jest uwzględniane podczas rekrutacji? No ja, trudno mi powiedzieć w tym momencie dokładnie. Natomiast no, są punktowane przedmioty, które są związane z kierunkiem studiów, czyli informatyka, europeistyka, ekonomia. Czyli te przedmioty, które wiążą się, tam są wybrane, zresztą w całym systemie można spokojnie przyjrzeć się temu. No i oczywiście też wymagany jest ten język polski. Natomiast no, to wszystko jest związane z uchwałą rekrutacyjną podejmowaną co roku przez Senat Uniwersytetu. Jak ta rekrutacja wygląda w dobie pandemii? Czy już powróciła do normalności, czy jednak jeszcze? To właśnie nas zaskoczyło, kiedy zaczynałem tutaj pracę, to zaskoczyła mnie rekrutacja, to znaczy jej rozmiar, bo normalnie o wiele mniej osób zgłaszało chęć studiowania. W ubiegłym roku mieliśmy rekordową rekrutację, to znaczy 100 osób zgłosiło chęć studiowania. Oczywiście one w trakcie się wykruszają, to jest zupełnie naturalny proces. My staramy się przyjmować wszystkich chętnych i potem w trakcie pierwszego roku następuje selekcja. Uważam, że to jest bardziej uczciwe niż na starcie odrzucanie kandydatów, tym bardziej, że mamy możliwość przyjęcia tych kandydatów i w trakcie po prostu następuje naturalna selekcja. Jeśli nie sprostają wymaganiom, no to są, no muszą odejść, ale mieli szansę. I uważam, że to jest właśnie sprawiedliwe. Mają szansę, a czy wykorzystają, no to zależy od nich. Jakie ma pan zdanie na temat polskiej młodzieży na Wileńszczyźnie, na Litwie? To znaczy, ta młodzież się troszeczkę różni od naszych studentów w Białymstoku. Ja nie mówię o całej Polsce, bo też nie znam wszystkich środowisk dokładnie. Natomiast tutaj ci studenci są tacy troszeczkę mniej samodzielni. Oni wymagają, jak to sami mówią, takiego większego zaopiekowania, jak to oni mówią, niż w Białymstoku. Ale jest to bardzo sympatyczna, bardzo wartościowa młodzież. Tak jak wszędzie. Tyle, że ta samodzielność jest troszeczkę mniejsza. Życzymy na przyszłość naszym studentom więcej samodzielności, a panu serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję pani, dziękuję państwu. Pobieranie nauki w języku ojczystym dla kogoś to zabrzmi dziwnie, ale dla nas Polaków na Litwie słowa te mają wydźwięk symboliczny. W 2007 roku w Wilnie rozpoczął działalność Wydział Ekonomiczno-Informatyczny Uniwersytetu w Białymstoku. Dzięki między innymi takim uczelniom możemy uczyć się na Litwie po polsku. Przypomnę, że moim i państwa gościem był dyrektor filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego dr habilitowany Jerzy Halicki. Dziękuję, że byli państwo z nami i do zobaczenia.